przez 326 przez 2013 autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 10 przez 326 z 2013 roku Rady Dzielnicy 10 przez dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej sprzedaży działek w celu poprawy warunków zagospodarowania kompleksu działek sąsiednich przy ulicy Płaczkowickiej, znak sprawy GS/016840.3.12 z 2013 roku .ml. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie sprzedaż działek nr 43x4, 43x5, 43x6 i 43x8 o łącznej powierzchni 143 metry kwadratowe położone w obrębie 689 jednostka inżynieryjna pod górze przy ulicy Opatkowickiej w celu poprawy warunków zagospodarowania kompleksu działek nr 43x1, 43x3, 43x7, 43x2, 39x1, 39x2 i 39x3 o łącznej powierzchni 1752 m2 pod warunkiem zarezerwowania pasa terenu szerokości 2 m pod budowę chodnika zgodnie z pismem Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa znak GS/016840.3.12.2013.ml z dnia 13 marca 2013 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję panu przewodniczącemu za odczytanie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Wobec braku chętnej dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Druk nr 11 przez 327 przez 2013 to kolejny projekt uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Ponownie na referenta wskazano pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 11 przez 327 2013 Rady Dzielnicy 10 Stoszowice dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej sprzedaży części działki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej przy ulicy Opatkowickiej. Znak sprawy GS/016840.3.14.2013.ml. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie sprzedaż części działki nr 38/14 o powierzchni około 50 m2 poprzednie oznaczenie działka nr 38/2 położonej w obrębie 89 jednostka intensywna pod górze przy ulicy Opatkowickiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oznaczonych jako działki nr 38/10, 468/1, 468/2 i 468/3 o łącznej powierzchni 1539 m2 zgodnie z pismem Wydziału Skarbu Miasta Urząd Miasta Krakowa znak GS/016840.3.14/2013.ml z dnia 13 marca 2013 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeszcze uzasadnienie. Proponowaną część działki należy pozostawić pod przebudowę ulicy Opatkowickiej. Szerokość przedmiotowej ulicy jest nienormatywna poprzez liczne załamania i zwężenia. Konieczne jest wyprostowanie przebiegu wyżej wymienionej ulicy. Dziękuję serdecznie panu przewodniczącemu za odczytanie tego projektu. Otwieram dyskusję. Wobec braku chętnych do dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.